Dzień dobry. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z liderem Zdrowej Wody i członkiem kapeli Indywiduo, Markiem Modrzejewskim. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiedz nam, co dzieje się na twojej scenie muzycznej. No co ja mogę powiedzieć? Rok trudny. Na początku roku wydawało się, że będzie pięknie bogaty portfel zamówień, tak dla Zdrowej Wody, jak i dla Indywiduo, i stało się tak, jak się stało. No ale nie poddajemy się, gramy na tyle, na ile można, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Także no, żeby tylko nie było gorzej, tak powiem. Ale jednak to dużo... Dużo ciebie jest w internecie, no i to jest bardzo dobrze, bo nie tylko z Przemkiem Łososiem, nie tylko ze Zdrową Wodą, ale sam też tam pogrywasz sobie, tak? Jak to się nazywa? Jak to jest studio? Telefoniczne studio nagrań. No właśnie, no właśnie, to jest takie granie na żywo jak Grześka Olejnika, tak? No zgadza się, ja powiem tobie, że to ma takie znaczenie, że ja mam jakieś pomysły i muszę to gdzieś zapisać. No to sobie wymyśliłem takie telefoniczne studio nagrań i teraz czerpię z tego. Jak tam zapomnę, to zaglądam, ludzie mi przypomną. I także, no szczerze powiem, że odłożył się materiał na nową płytę Indywiduo. Jest też tam parę kompozycji, które będą wykorzystane podczas nagrywania mojego takiego projektu rock opery, także no. Dzieje się, prawda? Słuchaj, tak, Marku, ale ja chcę, żebyśmy wrócili do 88 roku. Wiesz, co to jest za rok? No wiem, powstania zespołu. No właśnie, założyłeś go ze Sławkiem Małeckim. No i córka mi się urodziła wtedy. I córka ci się urodziła, proszę, to jakiś znak chyba z niebios. Ale słuchaj, ja przeczytałam gdzieś w jakimś wywiadzie, Sławek chyba Małecki to mówił, że założyliście Zdrową Wodę dla potrzeb Rawy Blues. Czy to prawda? No tak, bo ja powiem tak, ja grałem sobie w domu na gitarce, tak raczej nie miałem jakiegoś ciśnienia, żeby się pokazywać publicznie, no towarzysko, przy okazji jakichś tam imienin, ogniska i tak dalej. Natomiast Sławek już miał kilka zespołów takich, z którymi pokazywał się na scenach Jarocina, na innych tam scenach, na przeglądach różnych, no ale brakowało tego czegoś, tak jak on mówił, co mogłoby no, zwrócić większą uwagę na jego tam powiedzmy koncepcje muzyczne, no nie, po prostu no nie zagrało to wszystko. No i któregoś dnia przyszedł do mnie i mówi, że jest Rawa Blues, to znaczy eliminację do festiwalu Rawa Blues i potrzebuje parę tam tekstów, chciałby wysłać. Ja mówię, dobra, nie ma sprawy, coś mu tam dałem z mojego tam skromnego zasobu. On to wysłał, za jakiś moment do mnie przybiegł i mówi, słuchaj, przysłali telegram, że zakwalifikowaliśmy się do przeglądu na Rawę Blues. Ja mówię, no to super, bardzo się cieszę. No i powiedzieli, że za 2 tygodnie mamy się stawić. Aha, ja mówię, no to się stawcie, ja się bardzo, no ale my mamy się stawić. Ja mówię, jak to my, kto? No ja i ty. Ja mówię, zapomnij, człowieku, ja tam się nigdzie nie będę publicznie pokazywał, ja już za stary jestem, no bo wtedy miałem 30 lat, skończyłem. Ja już jestem za stary, nie mam zamiaru się tam nigdzie prezentować, ale jakoś tak od piwa do piwa no rozmowa się nakręciła. No mówię, dobra, no to trzeba coś skomponować. No to przyniósł mi muzykę. Ja do tej muzyki napisałem tekst, który to był właściwie pierwszą piosenką, jaką żeśmy popełnili, zatytułowaną Piwo oczywiście. Do niej wrócimy za chwileczkę, do tej piosenki. No i on to wysłał tam do nich, no i on to wysłał i znaczy się, nie, już po wysłaniu, żeśmy sklecili ten zespół i kilka prób żeśmy odbyli, pojechaliśmy na te eliminacje, zagraliśmy 3 piosenki, się okazało, że to chwyciło, no i Dudek nam tam gratulował, wygraliśmy ten przegląd, dostaliśmy nawet nagrodę pieniężną główną, która tam była ufundowana przez Jurka Łukomskiego, no i na jesieni pojechaliśmy na Rawę i on tak to do dzisiaj trwa, do 36 rok leci. No ale to jest wielki sukces, jednak 3 tygodnie i znaleźć się na Rawie Blues. Są zespoły, które muszą bardzo ciężko pracować na to, żeby się tam znaleźć, to naprawdę jest wielki sukces. No ale dobrze, w 89 wystąpiliście na tym ogólnopolskim przeglądzie piosenki i zostaliście zakwalifikowani do Złotej Dziesiątki Polskich Zespołów Młodzieżowych, a potem już poszło,
poszło, był Woodstock, było Opole i wiele innych, to dlaczego dopiero po 8 latach doczekano się pierwszego albumu Zdrowa Woda? Premiera miała miejsce chyba 2 września 96 roku, tak? To znaczy tak, bo to było tak. My nagraliśmy na początku lat 90. u Waltera Chełstowskiego dwa tytuły. Piwo i wino. I to zaginęło gdzieś. I to gdzieś tam zaginęło. No i potem żeśmy podpisali, żebym ja ci nie skłamał, bo ty mi o zabytkowe sprawy pytasz. Podpisaliśmy umowę z MJM-em chyba. Mhm. Nie, z Sonym, przepraszam. Z Sonym. I dla Sonego żeśmy odtworzyli te kilka piosenek z tych pierwszych naszych dokonań i dołożyliśmy kilka nowych i tak została nagrana płyta Zdrowa Woda, która, gdyby tak chronologicznie patrzeć i uwzględniając te wcześniejsze produkcje, powinna być płytą trzecią, ale okazało się, że była płytą pierwszą. I nagle któregoś dnia do Sławka chyba ktoś zadzwonił, że opróżniali jakąś hurtownię gdzieś tam, ktoś zbankrutował czy coś, i opróżniali hurtownię, szafę odsuwali, a za szafą były dwie taśmy matki. Była taśma matka piwa i taśma matka wina. I on, ten kto to znalazł, poszedł z tym do radia i pyta, kto to jest? A tam mówią, no jak to co, no Zdrowa Woda. I od razu skontaktowali się ze Sławkiem i to zostało wydane na płytach. Także tych płyt mamy już dzisiaj 10, a aktualnie nagrywamy 11. No dobrze, Marku, ale wiesz, złośliwi twierdzą, że Zdrowa Woda jest zespołem jednego przeboju. No właśnie, piwa. Wy, z tego co pamiętam i co czytałam, bo ja się zawsze sumiennie przygotowuję do rozmów z wami, to napisaliście, znaczy ty napisałeś ten tekst, tak? Napisałeś ten tekst dla zabawy, że to nie było jakimś tam zamierzeniem, żeby to był hit, tylko że była raczej zabawa. No to zaskoczyła was popularność tego utworu. No tak, ale to jest dla mnie jakby ciekawe, bo generalnie jak wchodzę na nasze teledyski i inne rzeczy, to one tam mają po 200, po 300 tysięcy wyświetleń, tak i tak dalej. Natomiast no, ludzie kojarzą nas generalnie z tym jakby utworem Piwo. To jest taki prosty, żeby nie rzec prostacki kawałek, natomiast inne rzeczy są takie już trochę bardziej poważne i wymagają też jakiegoś takiego poważnego ucha, żeby się wsłuchać w to, co tam jest napisane, bo tam i zagrane, bo to nie jest o niczym, mi się wydaje. To są jakieś tam rzeczy istotne i ważne. Mm-hmm. Także jest grono ludzi, którzy tak mówią, że mi to naprawdę nie przeszkadza, bo co tutaj dużo mówić. Parę dni temu, Jelonko, wszedłem do Empiku z zięciem i proszę ja ciebie, w tymże Empiku znalazłem składankę i na tej składance, jeżeli mogę, to przeczytam, kto jest. Proszę bardzo. I już poczekaj, tylko okulary założę, bo słabowidzący jestem. I na tej składance to ja nie zauważyłem, bo to zięć zauważył. I są takie zespoły, proszę ja ciebie, jak? Momencie, gdzie tu się te zespoły czyta? Jak tak? Lombard. Lady Punk, Zdrowa Woda, Brygada Kryzys, no brawo. Jan Bo, Obywatel GC, Sztywny Pal Azji, Gedeon Jerubal, Klincz, już dojadę do końca, Zio, Tilt, Lech Janerka, Perfekt, no miłe. No, doborowe towarzystwo. No dobrze. Piosenka nie jest piosenką, która tu została za pobrana, to nie jest Piwo, tylko Mój Nerw. Piosenka z jednego tam z wcześniejszych albumów i dość poważny numer. Także... No i bardzo dobrze. No. Dobrze, Marku, te 30 lat świętowaliście w Toruniu, tak, w Pameli, ze Sławkiem Wierzchowskim. No, między innymi. No opowiedz coś o tym wielkim święcie dla Zdrowej Wody.
O, no naprawdę była fajna impreza, bo mieliśmy gości. Wojtek Hoffman, Rysiu Wolbach, Jacek Krzakleski, Mietek Jurecki, Beata Kosowska. Ja bardzo przepraszam tych, których nie wymieniłem, bo to tak teraz ja bym się przygotował do tej rozmowy i bym tu wszystkich starał się podać. No, to, co mi w tej chwili do głowy przyszło. Także naprawdę było fajnie, bo generalnie ten główny koncert to odbył się w Ciechocinku w Muszli Koncertowej. Pełna widownia, amfiteatr. No, super, po prostu przeżycie. Okazało się, że tak jak mówię, frekwencja dopisała, dopisali goście. No, znakomita impreza, znakomita impreza. No, można się wokół kręci, no bo to nawet nie wiadomo, kiedy zleciało. Nagle było, był początek i tu już 30 lata za chwilę, 33 w maju. Najczęściej w Zdrowej Wodzie perkusiści się zmieniali. Dlaczegoż tak? Nie potrafili z wami wytrzymać, czy co? Nie, nie, proza życia. Pierwszy perkusista, Andrzej Świeczkowski, wyjechał do Ameryki za chlebem. Drugi perkusista, Leszek Gotowicz, wyjechał do Anglii za chlebem. No, trzeci perkusista grał z nami 18 lat i potem poszedł do innego zespołu. No i dalej jest teraz, zastąpił go Dawid Leszczyk, który gra z nami już ponad 10 lat, a grał też jeszcze świętej pamięci Jacek Wawrzonkowski, który zastępował w swoim czasie Mariusza Taranowskiego, kiedy ten był niedysponowany z powodu choroby kręgosłupa. Także no to tylu było, tylu było. A powiedz mi, Marku, na ile ci pomaga albo przeszkadza w innych projektach muzycznych właśnie to, że jesteś liderem Zdrowej Wody? To mi nie przeszkadza. To mi nie przeszkadza. Jedyny mankament to jest taki, że jak gram z Indywiduo, to chcą, żebym zagrał jakieś piosenki Zdrowej Wody. A ja mówię, że Zdrowej Wody nie gram, bo to nie jest Zdrowa Woda, tylko to jest Indywiduo. No właśnie. No to dlaczego ten drugi zespół z Przemkiem Łososiem? Bo tam jest inna faktura muzyczna. Tam są, ja mam dużo tych piosenek, dużo mam pomysłów i z Przemkiem graliśmy kiedyś. Ja miałem taki zespół, założyłem również grając w Zdrowej Wodzie, nazywał się Zwierzę. I my nagraliśmy płytę. Ta płyta nigdy się nie ukazała, ale tam jest kilka ciekawych kompozycji. Bardzo szeroki skład, różni ludzie grali. Tak, ja tak lubię. I tutaj chciałem zagrać akustycznie, ponieważ Zdrowa Woda akustycznie nie gra, tylko elektrycznie. To ja chciałem jakąś taką podjąć tutaj, podjąć chciałem wyzwanie, żeby pograć akustycznie. I zastanawiałem się, co tu zrobić, kogo by tu nie wymyślić, aż moja gościa mówi, to kogo? Przecież Przemek. A ja mówię, no Boże, no przecież Przemek grał ze mną, tam nagrywał też i dla Zwierza i gra na trzech instrumentach, bo gra na akordeonie, na klawiszach i na harmonijce, gdzie na harmonijce jest genialnym harmonikarzem, harmonistą, tak samo znakomitym, doskonałym i klawiszowcem. Także idealnie pasuje, bo to jest duet, ekonomicznie się opłaca. No, bo się dzielimy tylko na dwóch plus menadżer, także no i gramy swoje piosenki, te ballady, pioseneczki, bluesiki takie akustyczne, to co po prostu nam się podoba. Nie wiem, czy ty masz naszą płytę, Iwonko? Tak, mam waszą płytę, no. Zaraz do niej wrócimy, ale Zdrowa Woda to tak bardziej w stronę rocka chyba ukłon. Taki blues rock, Natomiast Indywiduo to już takie bluesowe bardziej i akustyczne, które kocham, no, kocham akustyczne granie, dlatego ta płyta musiała u mnie być. No właśnie, ta płyta sprzedała się bardzo szybko. Tak. No sprzedaje się i dalej, bo my grając na koncertach, to ludzie podchodzą i chcą ją mieć. Natomiast ona, co ciekawe, ona się rozchodzi bez żadnej promocji. Bez żadnych jakichś tam wielkich tytułów prasowych. No owszem, w tym bluesie się ukazała recenzja bardzo przyjemna dla nas Mariusza Szalbierza. W różnych innych lokalnych gazetach czy rozgłośniach regionalnych, radiowych, żeśmy się też pokazali, tam parę słów było powiedziane, ale generalnie tak to wygląda. I to fajne jest, że bez tej pompy, bez tego jakiegoś takiego lansowania na siłę,
czegoś, co się, co jest słabe, a co ludzie powinni uważać, że jest dobre. My wychodzimy z założenia, jeżeli się spodoba, to się ktoś odezwie. No i tak to wygląda. No właśnie, a w czym mógłbyś upatrywać to zainteresowanie płytą przeciętnego odbiorcy? Wrażliwością może ludzką, bo ludzie lubią, tak jak mi teraz ktoś napisał, że teksty są takie przemyślane o życiu i tak dalej. No takie są, jakie są. No to nie jest żadna jakaś tam wielka, nie wiadomo jaka poezja lotna, bo to nawet nie wiem, czy to jest poezja, bo nie wszystko, co się rymuje, to jest poezja. I staram się jednak tak unikać takiej częstochowskiej warstwy tekstowej, bo to jest okropne dla mnie. No i to cieszy mnie to, jeżeli ludzie tak się z tym identyfikują i z Nowej Zelandii do mnie napisali wczoraj, że po prostu no to ich trzyma. To ich trzyma, słuchają tego, że to tak jakby widzieli siebie w tym życiu. Dlatego taka popularność tej piosenki Piwo jest taka, że tam ludzie, faceci szczególnie, faceci przede wszystkim, no i chyba tylko faceci, widzą tam siebie. Ja pamiętam, jak się na Woodstocku świetnie bawili, przyznali tekst na pamięć, ja widziałam relacje w internecie. Tak, no śpiewali oczywiście. Słuchaj Marku, ty, zdarzyło ci się śpiewać teksty innych autorów? Tak, zdarzyło mi się, ale ja z tego się wycofałem, ponieważ, to znaczy w indywiduo nie. W indywiduo nie, ale w Zdrowej Wodzie tak, to śpiewaliśmy Tadeusza Nalepę, Ludka, Boba Dylana, Lynyrd Skynyrd przecież graliśmy, no ale skoro my mamy, Iwonko, ponad 100 piosenek w Zdrowej Wodzie swoich, tak? My w indywiduo w tej chwili mamy około 30 czy 40 swoich, co prawda 14 jest nagrane, no po co nam sięgać po cudze? No i bardzo dobrze, i za to cię uwielbiam, że śpiewasz swoje teksty, ale nie o to pytałam. Ja przypuszczam, że jesteś zarzucany tekstami od tak zwanych tekściarzy. To znaczy zarzucany nie, ale zdarza się, że ktoś przysyła mi i oczekuje, żebym ja muzykę zrobił i to i tamto. No, ja to mi to nawet, nie to, żebym się chciał od tego wykręcić czy coś, nawet niezręcznie jest odmawiać, ale ja tego nie robię, bo dlaczego? Bo ja najlepiej czuję to, co ja sam piszę. Ja najlepiej czuję swoje wyrazy do swojej muzyki. Natomiast rzadko się, ale zdarza się, bo napisałem też dla kilku zespołów, między innymi dla Skołowanych, i muzykę, i tekst, i teksty. Także zdarza mi się. To znaczy do mojej muzyki Jurek Szymański ze Skołowanych napisał tekst. A też i odwrotnie, że ja do ich muzyki napisałem swój tekst, albo ja się mylę, poczekaj, bo ja się kupię w ogóle w tym wszystkim. Jakoś tak. Jakoś tak było. Także no raczej niechętnie. Przysyłają mi, ja poczytam oczywiście, stanowisko zajmę, ale nie robię muzyki. A czy ty się, Marek, tak? Uważasz za niszowego twórcę? Tak. Ja powiem, słuchaj, ja nie oczekuję wielkiego jakiegoś splendoru, jakichś wielkich świateł i tak. Ja się z tym bardzo dobrze czuję. Ja najlepiej się czuję, jak gram koncerty dla, proszę ja ciebie, 20, 30, 40 osób. Jak jest już 1000 na przykład, też jest fajnie, ale no bo też się tak trafiało nam. I z indywiduo. No bo ze Zdrową Wodą no to graliśmy nawet i dla 400 tysięcy. No to trochę było ludzi. Natomiast to jest najbardziej mnie fascynuje ten kontakt z ludźmi, że sobie mogę pogadać, pożartować. Jak się pomylę, to mogę zagrać od początku. Nie muszę szyć z kapelusza i udawać wiersze. No, że tak ma być i jakieś tam dyrdy małe z tego wychodzą. Bo tyle tych tekstów, że czasami zapomnę. Najbardziej jak się zamyślę, wiesz. Dobrze, mój drogi. A jak to wnuki reagują na sławnego dziadka? Ojej, tam tutaj to wnuczek na klawiszach grał. Pozostałe, no wnuczka ta najstarsza, taki ma wielkie pragnienie, żeby śpiewać i tak dalej.
No to musisz zaśpiewać coś z wnuczką, mój drogi. A no, przyjdzie moment, co zaśpiewam. Na razie tam edukuje się. Jest na, powiem tobie, jest dumny dziadek, bo ona ma 15 lat, zna 3 języki. Niemiecki, angielski i francuski na poziomie komunikatywnym. Niemiecki, perfekt, angielski, znakomicie, bo ona w Niemczech mieszkała przez 9 lat i tam chodziła do niemieckiej szkoły. I jak przyszła do, teraz do nas tutaj, do Polski wróciła, pani, która ją uczy języka, przyniosła jej testy, które miała na 5. roku, taki trochę prywaty tutaj, które miała na 5. roku studiów, jak tam egzaminy składała, ona to migiem rozwiązała i mówi, że te testy są nudne, a pani powiedziała, że Julka nie ma skali, żeby cię ocenić. No widzisz, trzeba się chwalić, bo wnuki to jest najpiękniejsza sprawa w życiu. To Julka teraz na olimpiadę jedzie, będzie reprezentowała szkołę w 2 językach. No proszę, to trzymam kciuki. A teraz, mój drogi Marku, zadam ci pytanie, które zadaję każdemu. Zastanów się. A jeszcze może zanim to pytanie, to jeszcze chciałabym cię zapytać o inspiracje twoje muzyczne. A później będzie to pytanie. Bob Dylan, Bob Geldof, Neil Young, Tom Petty, wiadomo, że to tam za granicą, tak? I dużo, dużo jeszcze innych. Ostatnio odkryłem taki zespół, ja nie znam angielskiego niestety. Ja też nie. Trochę bąkam, ale nazywają się Playing for Change, chyba tak to się czyta, nie wiem. I oni grają covery same. Ale jak grają, to i pod wpływem ich grania i piosenki wzdłuż wieży strażniczej właśnie popełniłem swoją jakby wersję tego i to prawdopodobnie będzie na płycie, a poza tym chcę zrobić to w bardzo szerokim instrumentarium. Bardzo szerokim instrumentarium, od takiej grzechotki, czegoś takiego, no najróżniejszych tam, ale już nie będę zdradzał pomysłu tu do końca, od jakichś tam przeszkadzajek, innych takim pierdołków i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast także, jak mówiłem, w Polsce Tadeusz Nalepa, no i jeżeli chodzi o literaturę, to na pewno Leśmian, z tych poetów, powiedzmy, dawnych, którzy słowacki bardzo lubię, słowackiego Mickiewicza, no długo by to wymieniać, no z innych, no Rilke, czy powiem, no nie. Dobrze, Marku, ale powiedz mi, a jest jakaś współczesna kapela, która cię zachwyca? Polska. No tak, a Polska? Znaczy, że jeździcie na festiwale, spotykacie, słuchasz ich. Czy jest jakaś taka kapela właśnie? I powiem tobie, że takich zespołów jest mnóstwo. Mnóstwo lepiej grających, tylko wiesz, co to znaczy lepiej. No lepsze z wrogiem dobrego, tak? Ale generalnie technicznie, pod każdym względem, mnóstwo. Ja nie jestem w stanie nazw wymienić. Tak grają młodzi ludzie, tacy po prostu, no, najwyższa półka. I jeden mankament mają. Jeden. Grają cudze kawałki, cały czas im powtarzam, grajcie swoje grajcie, nie grajcie tych cudzych numerów, ale covery, dobra, no, ktoś będzie chciał, tak jak ostatnio dziewczyna do mnie napisała, żebym coś dżemu zagrał, ale po co, no bo ona dżem lubi, a my no to po płyty sobie posłuchać, ja lepiej dżemu od dżemu nie zagram, no tak, właśnie. Lepiej od Ryśka nie zaśpiewam, no o czym my tu w ogóle rozmawiamy, nawet się nie będę porywał. Ale wiesz, Marku, nie jest łatwo napisać po polsku dobry tekst na dobrą piosenkę. Naprawdę nie jest łatwo. Magda Piskorczyk ostatnio w wywiadzie powiedziała, że ona nie śpiewa po polsku lub rzadko, bo ona nie chce szkalować tego języka. Ona się lepiej czuje w angielskim. I to też boleje bardzo, że no jednak więcej... Ale jest literatury, Iwonko, ciebie można śpiewać. Ja nie jestem żadnym tekściarzem. Robert, co śpiewają ciebie. No. Bo oni chcą mi zrobić przyjemność, no to śpiewają. Nie. Tutaj nie chcę, nie, ja się tobie absolutnie nie przymilam, ale ja czytam te rzeczy i to naprawdę są fajne kawałki. I gdyby nie to, że ja mam swoje, to ja spokojnie bym coś zrobił. No. Dobrze, Marek, to najtrudniejsze pytanie, tak mówią przynajmniej. Oceń kondycję polskiej muzyki współczesnej. Ogólnie muzyki. Ja powiem tak, kondycja polskiej muzyki jest bardzo dobra.
Bardzo dobra, tylko że ta muzyka nie jest w polskich mediach sprzedawana, nadawane, czy nawet w tych komercyjnych mediach. Chłam różnie popuszczają, nawet a w ogóle, wiesz co, ja przemilczę koncepcję i tendencję lansowania tak zwanej polskiej muzyki, bo to jest po prostu upadek, szkoda gadać. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja jeżdżę po różnych festiwalach, imprezach, gram tam, no nieskromnie powiem, jako ten, który gra tam albo na końcu, albo pod koniec. Jakie tam grają zespoły, to ja powinienem przed nimi grać. Przed tymi zespołami. Oni grają taką muzykę, z takim rozmachem. No jest na przykład Jasiek Blacha zespół, widzisz, który jest genialny. No, czy tam Czeleczka Windera, czy na przykład Śląska Grupa Bluesowa. Ja nie będę już, no bo, ale to są starzy wyjadacze. To są starzy wyjadacze, ale otoczeni młodymi muzykami fantastycznymi. Ludźmi, którzy, dlatego ja na przykład w projekcie Indywiduo, poza Przemkiem, mam generalnie młodych wykonawców, chłopaków po 20 kilka lat. Dziewczyny takie właśnie w takim wieku, bo to jest świeża krew, niezmanierowane podejście do grania, jakaś taka kreatywność duża, chęć szukania podczas grania, szukania czegoś fajnego, a nie odegrania. Tak się nauczył, że w tej pozycji mu dobrze ręka chodzi i leży i w tej pozycji będzie odgrywał. Nie, ci młodzi ludzie to jest naprawdę nadzieja i przyszłość. Naprawdę, to oni dzisiaj są i mają doskonałe instrumenty. Te instrumenty są w zasięgu ręki. Jak tam ktoś sobie parę groszy odłoży, może kupić instrument z najwyższej półki. Sprzęt mają doskonały. Piszą fajne piosenki, ale nie mają przebicia. Nie prawie ich nie puszczają, telewizja ich nie pokazuje i tak dalej. No bo wiesz o co tu chodzi, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o kasę. Ja też mam bardzo duże pretensje do mediów, wiesz, uczyłam bardzo długo w szkole i wiem jak to wygląda, że młodzież nie zna nazwisk, jak pytają mnie kto to jest Nalepa, albo pytają, a już nie mówię o współczesnych, ale pytają kto to był Niemen, wiesz, były nawet takie tematy maturalne, które związały się z muzyką rockową, to mnie się robi strasznie żal, bo przecież wy śpiewacie świetnie, ja mówię w ogóle o tych, których znam naprawdę i to jest wartościowa muzyka i wartościowe teksty, przecież i ty, i Grzesie Kolejnik, i nawet Robert macie tak fajne teksty, Karolina Jastrzębska przecież, czy Marta Zalewska, młode dziewczyny, a nie zna się ich i to jest bardzo, bardzo bolesne dla mnie, no naprawdę, bo za chwileczkę okaże się, że króluje disco polo już wszędzie, że tylko jeden Zenuś jest na najlepszym tutaj. No właśnie, no właśnie. No jak on jest porównywany do Szymborskiej, no właśnie. On, jego poezja, ja do niego nie mam nic, do tego faceta, bo on znalazł sobie patent na życie i robi to doskonale, ale do tych baranów, którzy go lansują. Tak trzeba powiedzieć. To samo mam zdanie, no. Marku, to samo, no. Bo on wykorzystuje swoje 5 minut i byłby głupi, gdyby nie wykorzystał. Natomiast no. Media to jest porażka zupełna, totalna. Porażka totalna, totalna porażka. To, co oni wyprawiają, to, co oni zrobili z polską muzyką, to się w głowie nie mieści przecież. No festiwale w telewizji, najważniejszy festiwal to jest festiwal disco polo? No właśnie. To u nas był taki festiwal cygański, międzynarodowy festiwal muzyki romskiej pewnie, tak? Tak, bo ja to 12 pierwszych festiwali zrobiłem z Wasylem. Mm-hmm. I powiem tobie, w którymś momencie jak Wasyl ściągnął zespoły, które zaczęły grać cygano polo, to ja mówię, Wasyl, jeżeli ty chcesz, żeby nie zarżnąć się własną ręką, to ty tego nie rób. Romanse cygańskie, takie zespoły, mówię, takie rzeczy. I nie granie z playbacku, tylko granie na żywo. No ale jak by ci na żywo zagramy jakieś 9 instrumentów? No i co z tego? A orkiestra symfoniczna? No właśnie. No popatrz, moglibyśmy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy już tak realnie, że kiedyś tutaj na Śląsku będziesz. No na pewno. Gdzie ty mieszkasz, Iwona? Ja mieszkam w Rudzie Śląskiej, na Śląsku. A w Rudzie Śląskiej? A co mi się wydawało, że w Wielkopolsce? Nie, no coś ty, w Rudzie Śląskiej. Jestem Ślązaczką rodowitą, mój drogi. No dobrze. Ja mam takie marzenie jeszcze na koniec powiem.
żeby zebrać tych wszystkich ludzi do kupy, typu Krzysiek, rozumiesz, Robert i wiesz, i tam cała masa innych i nagrać taką wspólną płytę. No, super by było. Ale to jest do zrobienia. Ja teraz, bo widzisz, nie żeśmy tego nie powiedzieli, bo ja napisałem rok operę i ja ją teraz nagrywam. Super. I z indywiduu, bo także wiesz, w tej chwili wyszedłem ze studia, bo nagrałem wokale do 11 płyty Zdrowej Wody. Teraz będę wchodził i teraz nagrywam rock operę Ona, zatytułowaną, i zaraz po tym nagrywam, bo mam wszystko już skomponowane, indywiduo 2. No super, no proszę, co się dzieje, widzisz, Marek, ty to jesteś jednak, nie. No to ty tak jak ja, nie usiedzisz na miejscu. Czego życzyć w takim razie Markowi Modrzejewskiemu? Zdrowia, chyba, zdrowia, no wszystko inne to jesteśmy w stanie osiągnąć, no. Natomiast tutaj jest najważniejsze pole, żeby trzymać palce, modlić się i dalej, wiesz, żeby no, część dopisywało, o. Dobrze, bardzo dziękuję ci, Marku, za rozmowę. Moim i państwa gościem był Marek Modrzejewski, lider Zdrowej Wody. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzięki bardzo.